kochani, z naszymi dobrymi przyjaciółmi jedziemy. Jakimi przyjaciółmi? Dobrze, dobra, jedziemy do Czech. Nieważne z kim, jedziemy do Czech. Jakich Czech? Do... Wszyscy mówią nieważne gdzie, jedziemy. Ważne z kim, a my mówimy nieważne z kim, ważne gdzie. Ważne, aby jechać. To jest dobrze. Dawidek? To jest przerwa techniczna, żebyście dziewczyny ochłonęły. No dobra, ale wylądowaliśmy w sumie w miejscu. Tu są te skały, no ale jedziemy szukać apartamentu. A PiS 70. Chillujemy bombę. Patrzymy na ciebie z góry. Dobra, idę sam w podróż, bo mówią, że się przypałem tam, tylko jesteśmy ogólnie w czeskim raju. Nie wiem do końca jeszcze co to jest, jutro będziemy obczajać. Na razie dzisiaj sobie chodzimy po prostu po jakimś szlaku. Patrzymy co tu się dzieje, a oni znaleźli jakąś ławeczkę na górze. Trochę przyszliśmy tych szlaków i wreszcie zobaczyliśmy. To są ogólnie bardzo duże formacje skalne i udało nam się wreszcie je znaleźć. Kochani, zobaczcie te widoki. Porównanie, słuchajcie, to jest moja ręka, a to jest ta ogromna formacja skalna. Spójrzcie, jaka wielka. Wow. Warto, naprawdę polecamy tu przyjechać. Śmieszna historia też jest taka, że przyszliśmy dzisiaj tylko sobie tak pochodzić, nie obczajaliśmy totalnie i na przykład te miejsce, w którym teraz jesteśmy, przeszliśmy je totalnie obok, szliśmy cały czas lasem i mówiliśmy, że tu nic ładnego nie ma. A tu wystarczyło zboczyć kawałek. Jak ci się podoba? Vlog drugi dzień. Dzień dobry, kolejny dzień w Czechach i słuchajcie, pokażę wam piękny widok, jaki mamy wokół naszego miejsca, gdzie śpimy, proszę bardzo, tak cudownie. My już się ogarnęliśmy, jest godzinka 9, więc nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. Idziemy drugi dzień na skałki, później zobaczyć jakiś zamek, bo jest w okolicy, no i potem Praga. I jesteśmy znowu w prachowskich skałach. Proszę, wyprawa. O! Już się zmęczyli. Jedyny najtrwalszy, ja już wczoraj też mówiłem, żeby dużo chodzić, że nie chcieli wracać, ja mówię, idziemy. Się nie poddajemy. I zaraz zobaczycie, jakie zdjęcie nam wyszło. Prawda? Ogólnie tu na nielegalu Ewela chodzi. No, więc szybko wracam. Które dziecko się tak jara jak ja? Mogłabym tu zamieszkać. Kocham takie widoki. No zobaczcie, jak to jest pięknie, Boże. No, wzruszam się. A ogólnie, jak ktoś by chciał wiedzieć, to 100 koron kosztuje wejście dla osoby dorosłej, plus 100 koron kosztuje parking za samochód osobowy. Korona to na dzień dzisiejszy 19 groszy. No, więc to takie ciekawostki finansowe. Ale wczoraj byliśmy tu po jakiejś godzinie 18. Nie było nigdzie ludzi na parkingach, nie było ludzi przy żadnych bramkach. Wyszliśmy za darmo, chodziliśmy za darmo. Inni ludzie też chodzili za darmo. A że jesteśmy z Polski, to lubimy za darmo. Dobra, moje towarzystwo ciągle robi przerwy, a że ja nie przepadam za przerwami w podróżach, szczególnie jak jest się kilka dni w jakimś miejscu, to poszłam sobie sama i spójrzcie, jak to jest pięknie. Tym razem mamy widoczek od dołu, jest równie ładny jak ten od góry. W sumie, okej, no jestem tu dopiero drugi dzień, ale już się zastanawiam, dlaczego Czechy są takie niedoceniane turystycznie. Bo zobaczcie, to jest przecież nasz sąsiad, tak naprawdę my jesteśmy nie wiem, z 200-150 km od polskiej granicy i jest już tu tak ładnie. No? Chyba czas zacząć zwiedzać jakieś bliższe tereny, a nie zachwycać się, wiecie, American Dream. Wróciliśmy drugi raz zrobić zdjęcie w punkcie widokowym i muszę wam powiedzieć, że on mnie kocha! A Ludka chce iść tu, Krzysiaczek chce iść tu, a mój Dawidek chce iść tu. To ja zagłosuję na drogę powrotną. Krzysiu, odbierz maila, przyszedł do ciebie. Przyskawać bardzo. Proszę. No i żegnamy się z prachowskimi skałami. Ogólnie polecamy, warto tu przyjechać. Jest też podobno więcej tych skalnych miast gdzieś tu wkoło, to jest ogólnie bardzo duży teren. Więc można sobie fajnie pozwiedzać, a teraz śmigamy już do Pragi. I witamy w Pradze, kochani. Pierwszy nasz przystanek Muzeum Narodowe. Spójrzcie od razu, jakie piękne. No to miałeś tak pokazać, jakie ładne. Jeszcze się uczymy, kochani, tego vlogowania.
No. Porozmawiasz w końcu ze mną, a nie ciągle w tym aparacie. Iron Man. No i witamy Was w kolejnym dniu. Jesteśmy na wysepce. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. Jesteśmy na wysepce pomiędzy jedną stroną Pragi, a drugą stroną Pragi. Pach, pach, pach. A tam jest most Karola. Tam byliśmy wczoraj i tam znowu zmierzamy powoli. I to tyle. Koniec na dziś. Kuga kapter. Chodź, razem popozujemy. Kartka podróżnik. Teraz w ogóle weszliśmy na plac, idziemy pod piękną katedrę Świętego Wita. I jak coś, trzeba tu przejść przez bramki, sprawdza to normalnie policja, co macie ze sobą, ale spokojnie, wstęp jest darmowy. Po prostu tu chyba gdzieś mieszka prezydent. Bardzo miła policja, bardzo miła. Podrywali Ewele strażnicy. No, a idziemy teraz pod katedrę. Co, jak Ci się podoba katedra Świętego Wita? Piękna, w Warszawie takiej nie mamy. Tak, no i nie dojdziecie do niej, nie zobaczycie jej, jeśli nie przejdziecie przez te bramki. Taka ciekawostka. Właśnie kupowaliśmy jakieś tam przekąski w Żabce i pan zorientował się, że jesteśmy Polakami i przy kasie zapytał, może wódka? Nie? Nic? My jesteśmy pod wieżą Petryńską. Proszę bardzo, to jest ta za nami. Jestem troszeczkę zmachana, bo to jest bardzo wysoko. No i chyba to jest najwyższy punkt tutaj w tym miejscu. Wejście na samą górę kosztuje na Polskę 25 zł od osoby. My rezygnujemy? No dobra, nie weszliśmy też na tą wieżę, no bo mam lęk wysokości. A trzeba było iść schodami, więc trochę strach dla mnie. Komuś nie chce łazić tyle co my na górę, to na przykład tu jest kolejka. No i dobra, słuchajcie, trafiliśmy przez przypadek na jakiś punkt widokowy, na który jest przepiękny widok na całą Pragę. I tak naprawdę przepiękny i serio na całą, bo tam widzieliśmy więcej takich daszków czerwonych, a tutaj naprawdę spójrzcie. Jesteśmy pod ścianą Johna Lennona i po jego tragicznej śmierci w 1980 roku jakiś nieznany artysta namalował jego portret ze słowami ich piosenki i od tamtego czasu stało się takim symbolem wyzwolenia Czech też z komuny i od tamtego czasu cały czas są tu jakieś graffiti, wiersze, ludzie piszą jakieś swoje przemyślenia. Taka ciekawostka. No i to jest dość oblegana atrakcja turystyczna, bo pierwszy raz widzimy faktycznie kolejkę do zrobienia sobie zdjęcia. Nie tylko do zdjęć, ale też do podpisania się i na przykład tutaj przed sekundką dosłownie podpisała się jakaś pani. Bardzo ładna blondyneczka, pewnie nas nigdy nie obejrzy, ale pozdrawiamy. Ja wiem, że powinniśmy jeść pewnie smażony ser, ale co poradzę na to, że nasze serce jest przy langoszu. No i jak jesteśmy w Pradze, to oczywiście, to trzeba, pilsnerka. Słuchajcie, od samego rana jesteśmy tutaj do zmierzchu, doczekaliśmy się w końcu zachodu słońca i pokażemy Wam Pragę nocą. Tak, ja ogólnie kocham piękne widoki, więc nawet jeśli będzie tu średnia kawka, to i tak polecę Wam to miejsce, bo jest tak pięknie, że ja już przepadłam. Ta kawka wypita, powiem Wam, że była naprawdę dobra. To miejsce znajdowało się na 4 piętrze. I co? Zdjęcia porobione. Dużo zdjęć. A teraz idziemy zjeść kołacza i jedziemy dalej. Wzięliśmy ostatniego dnia, ale nie mogliśmy sobie odpuścić. Double pistachio kosztował 180 koron, czyli prawie 4 dyszki. Uwaga! Lody. Ale dobre! Pistacjowe, pyszne.